I takie powinno być. Dwa obroty z takiego. Tak się powinienem obrać. Takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTubie nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i może porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Hej, głodomory. Czy wyobrażacie sobie, że ważyłem kiedyś o 20 kilo więcej? Wiem, że ciężko sobie to wyobrazić. Pokażę wam dzisiaj, co jako pierwsze usunąłem ze swojej diety, żeby mieć smuklejszą figurkę i czuć się dużo zdrowszym. Przygotujemy dzisiaj pyszne domowe lemoniady oraz zdrowe mrożone herbaty. Przede wszystkim ze swojej diety wyeliminowałem biały cukier, a wszystkie napoje zacząłem dosładzać miodem. Ale samym miodem nie jest tak łatwo dosłodzić, dlatego warto zrobić sobie syrop cukrowo-miodowy, czyli pół litra wody na pół litra fajnego, ulubionego miodu. Teraz tą miksturę postawcie na mały ogień i mieszajcie, aż miód dokładnie się rozpuści. Nie zagotowujcie. Pamiętajcie, że miód, który się gotuje, traci wszystkie wartości swoje odżywcze. Gdy miód się już rozpuści w wodzie, syrop przelejcie sobie do słoików. I teraz taki syrop miodowy możecie przetrzymywać po ostudzeniu w lodówce nawet kilka tygodni. Dzięki temu, że ten miód jest już rozpuszczony, bardzo łatwo będzie wam na szybko dosłodzić lemoniadę czy nawet herbatę. Zacznijmy od klasycznej lemoniady, którą delikatnie wzbogacimy trawą cytrynową, którą na pewno wszyscy lubicie. Do karafki wlejcie 100 ml wrzątku. Teraz dorzućcie zgniecioną trawę cytrynową. Chwilę tak potrzymajcie, po czym dolejcie syropu miodowego. Następnie sok z cytryn i dopełnijcie wszystko wodą. No i jeszcze na samym końcu świeża mięta. Pyszna, orzeźwiająca na każdą porę dnia, idealna. A może teraz zajmiemy się czymś owocowym? Chodźcie. Do przygotowania pysznej malinowej lemoniady potrzebujecie szklankę mrożonych malin, do której dodajcie teraz sok z jednej cytryny, trochę syropu miodowego, odrobinę cynamonu oraz świeże zioła, które świetnie komponują się z malinami, mięta i bazylia. Troszkę wody i wszystko miksujemy. Przelejcie teraz do karafki i dopełnijcie świeżą wodą, a na końcu wrzućcie gałązkę rozmarynu. Ach! Owocowe, mega orzeźwiające szaleństwo, które pokochają wasze dzieciaki. Słuchajcie, skoro już tajną wiedzę na temat lemoniad posiedliście, no to zajmijmy się mrożonymi herbatami, bo dzieciaki też je uwielbiają, a umówmy się, te kupne mają w sobie więcej cukru niż, przypuszczam, zużywa cała rodzina w ciągu miesiąca do słodzenia tej zwykłej, ciepłej herbaty. No to zaczynajmy. Podstawą dobrego iced tea jest oczywiście mega mocny napar, w tym wypadku z herbaty Earl Grey. Dolej teraz kieliszek soku z limonki. Dolej również dwa kieliszki syropu miodowego. No i wrzuć trochę lodu, a na końcu dolej wody. Żeby było turbo ładnie, wrzuć jeszcze kilka plastrów limonki. Jak ja uwielbiam taką pyszną, mrożoną herbatę. Zresztą wy na pewno też. Moja ostatnia propozycja pochodzi z Tajlandii. Pamiętam, jak pierwszy raz na plaży przygotowano mi tam mega słodką, ale przepyszną iced tea. Jej bazą było mleko skondensowane oraz mleko kokosowe. Nalewacie tyle samo do dzbanka. Łącznie, żeby tu było jakieś 150 ml wymieszanych mlek. Teraz do tego dolewacie napar. I na końcu musicie wrzucić sporą ilość lodu. Dzbanek należy teraz dopełnić zimną wodą. I wszystko elegancko wymieszać. To już ostatnia z moich pitnych propozycji. Mam nadzieję, że pomogłem rozwiązać kolejny rodzinny problem. Moi kochani rodzice, mam do was taką prośbę, abyście przypomnieli sobie swój pierwszy biznes i pobawili się w niego ze swoimi dziećmi. Czyli przed dom wystawili mały stolik, na nim lemoniadę i sprzedawali ją sąsiadom. Pokażcie dzieciakom, jak można w fajny sposób odłożyć dodatkowe kieszonkowe. Czy wiecie, że ta szklanka popularnego gazowanego napoju zawiera około 6 łyżeczek cukru, w tym ponad 100 kalorii,
A ta szklanka domowej lemoniady zawiera jedną łyżeczkę mega pysznego i zdrowego miodu. No o kaloriach to już nawet nie będę mówił. Ale przejdźmy jeszcze do ceny, bo ona też tu odgrywa mega rolę. Ta szklanka kosztuje około 2 zł, a ta około 50, myślę, że nawet trochę mniej groszy. I co? Wygrały domowe napoje? Bo już nie mówię o zdrowiu.